Hejka, z tej strony Wiktoria Nguyen i zapraszam Was na kolejnego vloga na moim kanale. Aksiu! Cześć! Co tam? O, nie jedz tego! A teraz Alex będzie jeść. Tak? Dzisiaj Alex je ryż z dynią i marchewką. Wczoraj mu Tony ugotował. Okej, Alex już zjadł, ja teraz będę robić zaczyn na racuszki. I to sobie zostawiam na około 15 minut przykryte. W czasie, kiedy czekam, aż ten zaczyn się zrobi, stwierdziłam, że się pomaluję. Dzisiaj jest środa i ten vlog będzie połączony z vlogiem jutrzejszym. Co, Aleksiu, co mama na głowie? Śmieszne, co? Tak, będzie połączone z jutrzejszym vlogiem ze względu na to, że jutro jest tłusty czwartek. Będę robić oponki i faworki, więc będziecie mogli spędzić ten dzień z nami. Zobaczymy, czy Aleksiu mi pozwoli i czy będzie grzeczny. Tony bardzo lubi oponki serowe, dlatego chcę je zrobić. Bo on ze słodyczami ogólnie nie przepada raczej, tylko oponki serowe mu podchodzą. Dlatego stwierdziłam, że zrobię. Ogólnie chciałam nagrać vloga tylko z tłustego czwartku, ale nie wiem, czy będę mieć wystarczającą ilość materiału, żeby po prostu zmontować ten film, bo pewnie będzie za krótki z jednego dnia, dlatego stwierdziłam, że będzie to vlog jeszcze z dzisiaj. Maluję się dlatego, bo dzisiaj... Z czego się śmiejesz, kochanie? Co? Maluję się dlatego, ponieważ dzisiaj będziemy szli do wujka Tonego, bo się przeprowadził i sobie zobaczyć jego nowe mieszkanko. No i tak po prostu idziemy sobie w odwiedziny. Potem wracamy. Co się dzieje, co? Co się tak rozbawiło, Aleksiu? Dlatego stwierdziłam, że się pomaluję. No i może uda mi się nagrać też jakiś film dla Was dzisiaj, jak mi Aleksia pozwoli. Zobaczymy. Jak mi się uda, to fajnie. Jak nie, no to trudno. Ostatnio mi się coś zepsuło w ustawieniach na YouTubie i moje filmy wychodziły jako przeznaczone dla dzieci. I przez to nie można było ich komentować. Trochę byłam zła, ale już zmieniłam te ustawienia i... Jest wszystko ok, bo znikły mi wszystkie komentarze, które miałam i pisało, że nie można skomentować tego filmu. Teraz już można chyba, mam nadzieję taką przynajmniej. YouTube sam usuwa mi komentarze i tak jakby one znikają. Ktoś mi napisze komentarz, a ten komentarz po prostu znika. Ja widzę go tylko w moich powiadomieniach, ale nie mogę go w żaden sposób zaakceptować. Mogę tylko widzieć go w powiadomieniach. I tyle. Wiem, że ktoś skomentował, ale nie mogę nawet na to zareagować, bo od razu ten komentarz jest usuwany. Czytałam, że to może być ze względu na to, że jest na przykład miniaturka z Aleksem lub jest po prostu Aleks na filmach, bo chronią przez to dzieci. No okej, rozumiem to. Mam nadzieję, że teraz już to wszystko się naprawiło. Dobrze, ja się będę szybko malować i później się do Was odezwę, bo mam dużo rzeczy dzisiaj do zrobienia. Aleksiu się niecierpliwi. Pewnie zaraz będzie chciał spać. Tak? Idziemy spać zaraz? No. Dlatego do zobaczenia później. Hej! Zaczęłam się malować, nie zwróciłam uwagi, trochę mi za bardzo urosło i pobrudziłam szmatkę. No ale dobra, nieważne. Teraz dodam resztę składników. Teraz muszę to wszystko wymieszać i... zostawić na 30-40 minut, więc za ten czas pójdę nakarmić Aleksa. Musiałam dodać jeszcze trochę mąki, ale ciasto jest gotowe. Ogólnie to już się pomalowałam i tak jak mówiłam, idę nakarmić Aleksa, bo jest głodny. Może uda mi się nagrać film, jak on będzie spał, zobaczymy. Aleksiu, idziemy spać? Tak? Idziemy. Thank you.
jabłka, pokroiłam w takie malutkie kawałeczki. Obrałam też jabłuszko dla Aleksa, zaraz mu ugotuję i zrobię z cynamonem. Teraz mieszamy. Jabłuszka już wymieszałam z ciastem i teraz zostawiam na 10-15 minut, żeby jeszcze urosły. W tym samym czasie ugotuję Aleksowi jabłka, można je też upiec, ale my dzisiaj gotujemy. Ta mała Maruda spała tylko 10 minut, no włosy mamy, super. Świetna zabawa, nie? Mhm. Tak. Super są, nie? W tym razie spał tylko 10 minut i jest śpiący i marudzi. Kiedy ciasto będzie rosło, spróbuję go uśpić. Aleks jednak nie śpi, więc ja przechodzę do smażenia racuszków. Co robisz? Racuszki są gotowe. W czasie, kiedy one sobie będą stygły i tak dalej, to ja zblenduję Aleksowi jabłuszko. Kiedy jabłuszka już są wstępnie zblendowane, dodaję cynamon. Nie za dużo, troszeczkę. Jak już jest gotowy, teraz poczeka, aż Aleks zgłodnieje, a ja się biorę do zmywania. Umyłam naczynia i teraz zajmę się racuszkami. Sypujemy cukrem, pudrem. Gotowe. Próbujemy. Kocha. Masz dwie piłeczki? Hmm? Dobrze się bawię? Tak. Świetnie, nie? Co za dziecko. Jaki słodziak. Co ty robisz z tym językiem? Aleks. Obok mnie jest duża góra prania do złożenia i wyprasowania, więc biorę się za to. Hejka, jest kolejny dzień. Wczoraj już nic nie nagrałam, bo pojechaliśmy do wujka, a później wróciliśmy już przed 20, dlatego szybko dam Aleksowi jeść. My zjedliśmy kolację i od razu szliśmy spać, bo on już bardzo marudził. On śpi około 20-21, dlatego już musiał iść spać. Nie miałam czasu nic nagrać. Gugu! Dzisiaj będziemy robić oponki i faworki, bo jest tłusty czwartek. Powiem Wam, że dzisiejsza noc była tragiczna. Aleks wstawał co 30 minut, może nawet więcej razy. Wiem, że do godziny pierwszej wstał około 12 razy, a poszedł spać o 21. Nie mam pojęcia, czemu on tak źle śpi, no ale nic nie mogę z tym zrobić, więc zostaje mi tylko to przeczekać. Kiedy robiłam ciasto, przyszła mi paczka, więc rozpakujmy ją. To jest chyba prezent na walentynki dla Tomego. Zobaczymy, jak wygląda. Zamówiłam mu poduszkę z naszymi zdjęciami. To ładna! Jej, ale ładna, bardzo mi się podoba. I zdjęcia są super, jakościowo. Świetnie. Teraz muszę schować, bo jest czwartek, a on nie może tego znaleźć. Dobrze, poduszkę już schowałam, więc teraz wracam do mojego ciasta na oponki. Ciasto schowałam do woreczka, na razie odłożę je gdzieś tutaj, żeby sobie odpoczęło, bo za ten czas zrobię ciasto do faworków i muszę nakarmić Aleksa, dlatego dopiero później będę mogła dokończyć robić. Proszę, Aleksiu. Dobra? Tak? To jedz. Aleksiu, proszę.
mamy taką kuleczkę, teraz też ją odkładam i idę uśpić małego szkraba, bo płacze. Dzień dobry, kochanie. Cześć. O, jakie włoski. Wyspałem się? No tak, co? Aleksiu, co ty robisz? W czasie, kiedy on się bawił, zdążyłam posprzątać całą kuchnię i przygotować sobie wszystko do robienia oponek i faworków. Wyłożyłam stół folią, żeby się nic nie brudziło. I tak pewnie będzie brudne, no ale okej, umyłam dokładnie stół z tej strony, bo tutaj będę wałkować ciasto. Najpierw zrobię oponki, a później zrobię faworki. I teraz w takich kółeczkach będę robić dziurki kieliszkiem. Te maluszki też będę smażyć. I gotowe. Teraz sobie potnę ciasto. Potnę je jakoś byle jak. Nie muszą wyglądać pięknie. Co to? Muszą być piękne? Zobaczymy, jak mi wyjdą. I teraz będę wycinać na środku taką dziurkę i przekładać. I powstaje mi taki faworeczek. Aleksiu był już bardzo głodny, dlatego teraz sobie je wołowinka z warzywami. Dobra? Smakuje ci? Tak, pyszne, co? Teraz Aleks pije wodę, ja sobie wzięłam na talerz kilka faworków i oponkę i spróbuję. Niam. Nakarmiłam Aleksa, odkurzyłam i teraz Aleksiu poszedł spać, nie mógł usnąć w ogóle. Podejrzewam, że bolą go dziąsła, może ząbki mu wychodzą. Teraz on śpi, z tego co nie wiadomo. Mam nadzieję, że trochę pośpi, bo masakra. Chciałam również wam się pochwalić, że Aleksiu mówi już mama. Najprawdopodobniej jeszcze nie wiem dokładnie, ale za każdym razem jak płaczę lub coś chcę, to woła mama, ma albo coś takiego. Wrzucę wam gdzieś tutaj filmik, jak się bawił i też wołał. Wiesz, mama? No, powiedz mama. Mama. Super, jesteś wspaniały. Hejka, jest już piątek. Wczoraj już nic nie nagrałam, bo spędzaliśmy sobie czas razem. Przyszła do mnie paczka od mojej mamy, więc mogę wam pokazać, co dostałam. Otwieramy. A tam mam paczuchę. Moja mama zawsze obkleja całą paczkę i nigdy nie wiem, jak ją otworzyć, żeby nic nie zniszczyć w środku. Ale czy jesteś ciekawy, co tam jest? Dostałam stasioneczko. Moja mama wie, co lubię najbardziej. Jakieś cukierki, kuleczki, nie wiem w ogóle co to jest, ale pewnie mama mi tak dorzuciła. Dostałam sos chili. Super. A mama kupiła Aleksowi zabawki do kąpieli. Takie. Pepko. Takie ładne. I kupiła mu też drugie zabawki do kąpieli. Też takie ładniusie. Dostałam też peeling do ust. Super. I kolejne ptasie mleczko. I tu jest jakieś serpko. Aleksiu dostał pluszaczka. Takiego słonika. I mama jeszcze tutaj kupiła mu jakieś ubranko. Myszką Miki. Takie duże.
I do tego jest body. Super. Fajosko. Dostaję paczki od mamy, dlatego, bo mama mieszka ode mnie daleko. Ja jestem z Krakowa, a mieszkam aktualnie w Warszawie. Dlatego mama czasami wysyła mi paczki. No i dość często przyjeżdża i wtedy przywozi mi dużo rzeczy. No. To tyle. Ogólnie na tym zakończę tego vloga. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Cześć!